Cześć, taki spontan, słuchajcie, jestem debilem. Przed chwilą nagrywam to drugi raz, ponieważ przed chwilą nagrywałem tą całą kwestię mojego pięknego, cudownego gadania w slow motion, więc by wyszło... Dobra, nieważne, słuchajcie, taki spontan. Dawno mnie tu nie było, włosowo dzisiaj totalnie nie będzie. Włosowo macie dosyć dużo rzeczy systematycznych dodawanych na mojego TikToka, Ciarocher, więc serdecznie Was zapraszam. A tego z takiego mini vloga spontanicznego daję, dlatego że dawno mnie po prostu tutaj nie było. Niedługo wyjeżdżam w fajne miejsce. No i słuchajcie, 2 lata temu ponad kupiłem sobie drona, którego odpaliłem po ponad 2 latach. Dlaczego? Ponieważ miałem zaplanowaną dużą wyprawę po Szwajcarii i chciałem tam latać z dronem i po to go właśnie kupiłem, no ale pandemia, sremia i w ogóle moje plany poszły się, tak? No ale niedługo czekamy też bardzo fajny wyjazd. Nas czeka fajny wyjazd, kilka osób. I chcę ponagrywać fajne widoczki. No a teraz sobie tam ćwiczę, praktykuję w Polsce, więc zapraszam Was do oglądania. Cześć, słuchajcie, spotkała nas bardzo zła pogoda, nagle sztormy, pioruny, deszcze i w ogóle tylko jakby tą część tego mini vloga nagrywam trochę w innym odcinku, chyba nawet nie pamiętam, ale w innym włosach, więc żeby nie było komentarzy, o Boże, coś tam oszukane, no to właśnie tak w 2 egzemplarzach, w 2 częściach ten vlog nagrany, także tyle. Dajcie znać w ogóle, czego Wam brakuje na YouTubie, czy w ogóle Wam brakuje jakichś treści tych włosowych na YouTubie, ale pamiętajcie, że nawet jeśli Wam ich brakuje, to bardzo dużo cały czas działam na TikToku, który się bardzo rozwija, prawie 100 tysięcy obserwujących, kto robi swoje, więc zapraszam. TikTok, Ciaro, Hery. Tym bardziej, że teraz pracuję nad nowym kontentem na tym TikToku, czyli rodzaje włosomaniaczek. Bez hejtu, ale z takim pstryczkiem za to, że mnie niektóre zaatakowały. A poza tym to będzie śmieszne, przynajmniej dla mnie, więc tak. No i będę też robił film niedługo na YouTube. Jak by wyglądał Twój dzień, gdybyś była włosomaniaczką? I scenariusz i obrazki, które mi się w głowie teraz przewijają, jak to będzie wyglądać, no to może być naprawdę śmieszne. Także łapa w górę, subskrypcja, bla bla bla, wiecie co robić i tyle. Cześć. W ogóle, jak mnie takie coś wkur... Do was jakiś syf. Ja rozumiem sobie siedzieć na dworzu, na łonie natury, bla bla bla, ale taki syf zostawiać to już jest masakra. Patologia. Naprawdę. Patologia.